Okej, okay, witam was w kolejnym odcinku z GTA 3 Definitive Edition, gdzie teraz jesteśmy już na drugiej wyspie i będziemy sobie tutaj robić aktywności. Już myślę takie, no zaczniemy sobie od takich aktywności pobocznych, jak właśnie misje strażaka i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze mam pewną niedokończoną sprawę w Portland, mianowicie muszę udać się tutaj do doków, skołować sobie jakąś łódź i popłynąć na tą wyspę właśnie po tą paczuszkę, nie? Bo tam już nic takiego nie było pominięte. Misji u Asuki jeszcze nie zaczynamy. O, jest tam ta szybka, fajna łódź. Dobra, wystarczy chyba tylko F nacisnąć, nie? O, postać sobie wskoczy od razu. Pięknie. Dobra, i zdaje się, że chyba to było właśnie tu, tak? 33, już patrzę. Ja, to będzie tutaj. Tylko teraz to trzeba będzie jakoś tak zaparkować łódź, żeby... O, jest ta paczuszka, już ją widzę. Dobra, czekaj. O, dobra, halt. Dobra, 33 ukryte paczki. Kurde, teraz ten musiałbym jakoś na łódź wskoczyć. Nie! Kurwa! Nie! Za daleko ta postać skacze. Podejście kolejne. Gra. Ostatnie życzenie. I znowu jedziemy po prostu. Kurde, to jest masakra. No ta postać, nie wiesz po prostu, w którym miejscu ona wyląduje. Co za dramat, nie? Limuzynę. Weźmy sobie Banshee. Już chyba źle pojechałem. Chyba mi jechał na most. No tu wystarczy, kurde, nacisnąć F i już postać wskakuje na ten. Ale tam, no, mi się nie dało. Bezpieczniej się będzie ustawić tak, nie?
Poczekajcie. Nie, 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 tak. Tu się ustawimy. Żeby nam ta łódź nie odpłynęła. Dobra, chyba będzie ok, czekajcie. Dobra. Po lekku. O, jest, dobra, udało się. 33 paczki. Pięknie. Teraz tylko trzeba będzie dopłynąć do portu. I jakoś z tej łodzi zejść. Także na razie jeszcze nie aktualizuję tego filmiku, bo... Cholera, czekajcie. Dobra, dobra, jest, udało się. Pojadę sobie do save'a, zapiszę sobie gierkę. Może przy okazji sobie zawinę tu już jakiś wózek. Może tego właśnie Stingera Yakuzy. W tej grze jeszcze nie było coś tak. Nie istniał jeszcze wówczas taki samochód jak Comet. Niemniej jednak uważam, że to chyba było wzorowane na Porsche właśnie, nie? Ten Stinger. Tak wygląda na. Jakiś taki, nie wiem, bokserek? Ja, czekajcie, jedziemy do save'a. O, tu już jest Central Park, ja? Także, kurde, myślę, od czego by tutaj zacząć. Chyba od zbierania paczek, myślę. W całym Portland, póki co. Dopiero później się będziemy brali za jakieś właśnie takie misje, nie wiem, strażaka i tak dalej. Chyba, że właśnie te skoki sobie tutaj już powykonywać. O! Nie będzie ich chyba dużo, więc ostatnie życzenia. Zatwierdź, dobra, ok. Zaktualizujemy sobie tylko jeszcze filmik na tym. Czyli to były ukryte paczki, 33. Edytuj zakładkę. To już będzie chyba 34, tak? Bo to już mamy. 33 paczki, faktycznie. 34. Jest. Właśnie, to trzeba się będzie dostać ambulansem. Albo wziąć po prostu jakiś wysoki pojazd i tam wskoczyć. Dobra. I tu są właśnie te koszary. To też do doków w Portland będą się dostarczyć. Czyli dobra. Chyba jest to, czekajcie, zdaje się tu, nie? Na północy. Tutaj ten uniwersytet. Też będzie nam ten Rastaman zleczał tę misję telefoniczną. Tylko pytanie, czy teraz uda mi się tutaj jakoś przeskoczyć. Mogłbym w sumie skoczyć też na murek. Przecież chyba tędy się idzie dostać, nie? Do tej paczuszki. Przeskakiwać. No właśnie, nie? Już można się tędy dostać. Tutaj te baraki. No i ta brama się przed tym otworzy.
Zobaczę, czy faktycznie o tę paczkę chodzi, no ale innych tutaj raczej nie ma. Zobaczmy. Tutaj gość kombinuje, kurde, żeby ten przeskoczyć pojazdem, a przecież... Normalnie się ten, nie? Idzie dostać ten, dlatego. No właśnie. 34. Dobra, 35. Z tym, że tak, słuchajcie, ja sobie wezmę już tutaj te koszary OL. Też. To się to nazywa Barracks OL. I dostarczymy je już do tego żurawia w Portland. Czyli gdzieś tu chyba, nie? To było, no. No, radia sobie tutaj niestety nie posłuchamy. Także ten odcinek będzie raczej taki totalnie luźny. Nie będziemy się tutaj skupiać na fabule. A po prostu na robieniu jakichś takich właśnie aktywności pobocznych. Tutaj kartel kolumbijski musiałby w samochód wjechać. Do tej bramy. I tam też jest ukryta paczuszka. Także będę sobie musiał zawinąć Idaho, ten wóz tych Rastamanów i właśnie tych, nie? I właśnie ten pick-up tego kartelu kolumbijskiego, nie? Krążownik kartelu chyba. To jest takie, jak się to nazywało. No. Mniej więcej już wiem, czym się różni flatbed od tego. On ma jeszcze te koszary, one mają jeszcze takie właśnie te podniesione te... Wiecie, nie? Tam jest taka zwykła paka, a tutaj ta właśnie... Ta paka wygląda zupełnie inaczej, nie? Jakby z takimi ławeczkami, na których szłoby siednąć se. Ciekawe, ile za niego dostaniemy. Popatrzymy sobie, jak operator dźwigu pracuje. Ej, właśnie! Jest pewna rzecz, którą chciałem przetestować, ale... Jak widać, tutaj chyba te skyboxy jednak są zupełnie inne, ale przetestuję jeden mit. Czy po strzeleniu ze snajperki w księżyc on się zwiększy, czy nie? Wydaje mi się, że w tej definitywnej, z uwagi na to, że ten skybox jest jednak zmieniony i widzicie, że ten księżyc wraz z tymi chmurami się porusza, myślę, że nie, ale sprawdzimy. Mamy księżyc. Czyli jednak, tutaj księżyc też się powiększa. Ale bzdura. Czekajcie, jak on naturalnie wyglądał. Nie, chyba po wczytaniu gry i tak będzie miał ten, nie? Chyba taki był. Czyli jednak, po strzelaniu w snajperki w księżyc ten się zwiększa. Nawet w definitywnej edycji. Myślałem, że z uwagi na to, że ten skybox jest zmieniony, ten księżyc w ogóle zupełnie inaczej wygląda niż w oryginale. No, ale działa. Czyli jednak, ten element został zachowany. Dostarczyłem sobie baraki. Nim wrócę się z powrotem na drugą wyspę, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem ten. Tutaj mniej więcej powinien być już BF Inject. To będzie jeden z samochodów potrzebny właśnie do dostarczenia tych doków też. No jak to jeździsz tą taksówką?
ludziarkach. Kurde, jeszcze go nie ma. Powiem wam, to jest dziwne, bo zazwyczaj tutaj stał BF Inject, nie? A to możliwe, że w jakichś konkretnych porach, nie wiem. Tutaj nie mam nic, także garażek wolny na jakieś tam ewentualnie na takie samochody, które trzeba by było dostarczyć do doków. Czekajcie, usuniemy sobie ten punkt. Ostatnie życzenia. Zatwierdź, ok. I'm gonna get you. Co widzę, to na dole, kurde, ten BF Inject nie stoi, nie? A wpiszę, słuchajcie, tylko na tej Wikipedii albo gdzieś na YouTube. Na YouTube, GTA 3 BF. Chyba, że on się po prostu zrespi w momencie, w którym będzie ta druga lista dopiero dostępna, nie? A patrzcie, czy jednak można wszystkie gwiazdki poszukiwań ten. No i tam ewidentnie jest, no właśnie. Nie, to mi się wydaje, że bym musiał te Dodo w takim razie dostarczyć i wówczas, kiedy będzie dostępna już po prostu druga lista tych samochodów, to ten BF Inject się tutaj powinien już zacząć respić, nie? Może sobie furę Diablosu wezmę? Jednak nie. Nie chcę jeździć, kurde, takim furgonem. A, jeszcze miałem jedną rzecz zrobić, czekajcie. Cały czas zapominam, bo ja tak się przełączam z GTA na pulpit. Tak, to już dostarczałem. Te baraki OL usuń. Także pozostaje jeszcze samochód Enforcer, samochód FBI, no i właśnie czołg, nie? Także myślę, że najłatwiej byłoby teraz zakosić sobie właśnie tego Enforcera z posterunku na drugiej wyspie, tylko gdzie, kurde, był ten posterunek? Cholera. Nie było to tu? Zobaczymy. Pojeździmy, pozwiedzamy. Tylko, że musiałbym sobie właśnie radiowóz skołować już od razu, żeby tam po prostu móc... Będziemy nawet przez posterunek policji przejeżdżać, dobra. Mamy po drodze. Chodzi o to, że tam po prostu już wjechać jakimś tym, nie? Radiowozem, żeby te bramy się przede mną otwarły. No, elegancko. Uju, uju. No, tutaj jest, że też stunt jump został ukończony. Udało się go zaliczyć. Także jeszcze tylko Dodo, tylko że Dodo chyba dopiero na trzeciej wyspie, nie? Także no jeszcze Dodo jeszcze długo nie dostarczymy. Ciekawe, czy chociaż kwestia sterowania tym się zmieniła, czy nadal będzie się nim latało tak samo do dupy jak w oryginale. Bo jest Idaho właśnie, kurde, chyba powinienem sobie już ten wóz nawet zachować. Czekajcie, kurde. Gdzie tu jest posterunek policji? Tu jest uniwersytet. To musiał być chyba jakoś tak bardziej, nie wiem, w centrum? Dobra, wyłączę te syreny, bo one są trochę, kurde, męczące jednak. Takie ciągłe wycie.
No, tutaj na pewno parę ukrytych paczek jest, na pewno trzeba będzie z tego mostu zeskoczyć, tam była jakaś taka. Tutaj też będzie jedna ukryta paczka pod tym mostem. Kurde, tylko gdzie tu jest posterunek? Ach! Pamiętam to miejsce z GTA 4, ostatnio jak grałem to. No, muszę powiedzieć, że w GTA 4 serio ten Central Park i ten Manhattan robi naprawdę niesamowitą robotę. Ta kurde, te światła, to wszystko, masakra. Kenji Casino, dobra. O, tu jest już jakiś kill frenzy z tym vanem. To trzeba będzie pewnie samochody jakuzy wysadzać. LCPD Police. O, dobra, jest posterunek. Czekajcie, gdzie to jest na mapie? Tutaj. Postarajcie się zapamiętać, że to jest tu. I tam na pewno będą do zawinięcia te kudetelnie. O, i pięknie. Od razu sobie go zawiniemy. Ha! Pięknie. Mi też tutaj do Portland dostarczymy sobie. Zerka na stówkę. Tutaj też jest ukryta paczka na tym posterunku, ale ja wolę, słuchajcie, wiecie, jechać to według kolejności z tych filmików. Wtedy sobie po prostu tylko zapisuję to, co zebrałem i jakby nie mam później wątpliwości co do tego, że coś pominąłem albo wiecie, nie? No właśnie, tu jest ukryta paczka, ale to nie biorę na razie tego. Dopiero jak już później tą aktywność będę wykonywał, to wtedy po prostu według filmiku jadę według tej kolejności, nie? I sobie zapisuję po prostu ten filmik od momentu, gdzie, którą paczkę ostatnio może zebrałem, albo po prostu co tam pominąłem, nie? Bo jest po prostu utrudniony dostęp do tej paczki, albo ten, nie wiem. Tak jak było metro zawarte na przykład, nie? To no, jakbyś chciał, to nawet, to i tak by się nie dostał, nie? Nie wiem, czy tak samo nie będzie przy trzeciej wyspie, że też będzie chyba te metro zawarte, bo tam też były chyba jedno albo dwie paczki na której ze stacji metra. Nie, że coś takiego było. Się zastanawiam, gdzie. O nie, dobra, ten konwojowóz już zniknął. Myślę, że te konwojowozy też by sobie trzeba dostarczać tutaj do tej. Jak już się na jakiegoś natkniemy. No, tu mi brakuje jeszcze Dodo. Bierta to. Ciekawe, ile dostanę za ten. Aha, w sensie. A chodzi o to, dobra. Ten garaż stanąłem ten. To nie chodzi o ten policyjny. No, czekamy. Nieźle, masz tu 1500 tylko. No dobra, jest to wymagane do ukończenia gry na 100%. Także no tutaj Dodo, tylko że no. Właśnie, no nieprędko się do tego Dodo dostaniemy, nie?
Nie, ale muszę powiedzieć, że to Liberty się prezentuje fajnie. Z takim zasięgiem tym malowania, to rysowanie bardzo fajnie to wygląda. Ja tutaj sobie będę musiał zakosić, kurde, wóz zarówno właśnie te Idaho, czyli właśnie chodzi o ten wózek, bo one będą potrzebne do misji. To jest w ogóle lowrider, nie? Już teraz skakasz, czekajcie jakoś. Chyba tylko na klaksonie też nie da? Bo nie pamiętam, jak się tym kurde skakało. Przepraszam. Dobra, słuchajcie, to tak, wezmę sobie łapówkę oczywiście. I myślę, że od czego najpierw zaczniemy, to słuchajcie, od ostatnie życzenie zatwierdź. Od szukania paczuszek, myślę, nie? Byłoby najlepiej zacząć. Ja sobie najwyżej te Banshee też wezmę. Możemy jeszcze jakąś furę. Zazwyczaj w GTA było zawsze tak, że się pakowało fury do garażu i się nigdy nie jeździło, nie? Że niby taki bogacz, kurde, masz w garażu tyle samochodów. A 34 już była ta paczka, nie? Tutaj właśnie w tych. 35 to tutaj pewnie na stadionie za tym właśnie ja. Tutaj gdzieś to będzie, nie? O. I czołg będzie dostępny dopiero chyba po którejś misji. Że bronić chyba przed kartelem kolumbijskim właśnie tego fila, tego gostka bez ręki. Który tutaj w ramach ciekawostki powiem, że to jest właśnie ta postać z GTA Vice City właśnie, nie? O, jest paczuszka. Pyk. 35, tak, zgadza się. 35 paczek. 36 jest przy szpitalu, tak? A, na dachu szpitala, dobra. To trzeba rzeczywiście tam będzie potrzeba wskoczyć czymś takim. Tu jest chyba szpital. Okay, mierzę jakoś obok uniwersytetu, tak, chyba. No to jest. No, na szczęście misje sanitariusze mamy, kurde, wykonaną to. O, jest, jak paczuszka. Pięknie. O. Wsiadamy do Banshee. Kolejna. 37. Na stadionie, dobra. Czyli tu. Gwiazd na stadion. No tutaj na szczęście nikt do mnie nie strzela. Jeszcze mnie nie znają w tej okolicy. Znaczy się w tej części miasta, o, może tak. Albo na tej wyspie. Jak kto woli. Dobra, 37 tych paczuszek. Kolejna. 38. Uniwersytet.
I tutaj będzie gdzieś. Dobrze. Uniwersytet jest. Tutaj. To jest Q Frenzy, którego na razie nie będę się podejmował. Tutaj się rozmawiałem. O jest. Tak, żeby kurde mieć przynajmniej ten kamizelkę kuloodporną, nie? 38, 39, już jest tutaj na tym placu budowy. Tylko właśnie, gdzie jest ten plac budowy? Tu chyba, nie? Gdzieś. Te okolice. Raczej. O, jest karabinek ten. Fajnie. Kałach. Oczywiście, że bierzemy. Zobaczę tylko, gdzie dokładnie, w którym miejscu jest ta... Są te rusztowania i trzeba po budynku. Tu jest jeszcze żyćko i ten... Kamizelka kuloodporna. Jak jest woda, coś takiego tu chyba bardziej się wydaje. To już się tutaj właśnie. Ja tu się... O, dobra. Kamizelka, paczuszka, 39, pięknie. Pięknie to idzie, bardzo sprawnie, 39, 40 jest tutaj na moście, także trzeba będzie uważać, żeby nie spaść, kurde. To nie ten moście, tylko że trzeba będzie tak umiejętnie na niego wchodzić, bardzo ostrożnie, żeby z niego nie spaść, kurde, bo... Kurde, to strzała na kartę. Aha, no bo tak, no bo kurde, przecież ta, nie? Katalina. To głupie babsko. Czekajcie, chwilę, teraz. Chyba, że trochę się kurde boję. Ja bym chyba zapisał sobie grę w tym momencie. Bo tutaj nie dość, że Carter kombiński, ten to różne rzeczy mogą się tutaj wydarzyć. Więc... Na razie... Na razie to się sobie gra. O, jest fura kartelu. Która też się przyda. Dawaj to, gringo. Wypad z auta, gringo.
Kurde, ale ktoś tam przy kasie był. No, także mamy już dwa tutaj wozy gangów. Szybko, szybko, hajsy, hajsy. Wow. Ostatnie życzenia, zatwierdź, okej. I trzeba będzie pojechać na ten most, więc tutaj zaczniemy sobie od 40. Dobra. Na ten mostek tutaj właśnie, tam gdzie mamy zaznaczone. Dawaj, ta kuruma hobie. Albo babo. Chociaż jeszcze chyba tutaj do mnie. W ogóle ta część miasta jest kontrolowana przez właśnie, zaraz zobaczymy. Na M. Przez Yakuzę, która jest przyjacielsko do mnie nastawiona. Kartel kombiski, który jest do mnie wrogo nastawiony. No i Jamajczycy. Jamajczycy raczej też tak neutralnie są nastawieni raczej, nie? O, dobra. No tak. Dobra. Dobra, uciekamy od tych gringo. Dobra, 40 paczka. Shotgun dostarczony do tego. 41, ja tu jest wymagana już fura karteru kolumbijskiego, więc wracamy na chatę. Tam mam właśnie ten wózek. Możemy też jakieś co prawda z ulicy zawinąć, ale... Już tutaj pojedziemy. Pięknie. Tylko że kurde, tutaj będę musiał wykonać misję policjanta. Wówczas kiedy mam jeszcze ten karabin. Czy te, w sensie te Uzi. I po prostu później dawać się cały czas aresztować, nie? Gliniarzom. Push it to the limit. No i jest paczuszka elegancka. 41. Zobaczymy, czy na... O, tą właśnie paczuszkę chodziło na filmiku? Dokładnie tak, o tą paczuszkę. 41. 42. Też na placu budowy. Tylko że trochę niżej od tego. Tu gdzieś by musiało być, przy tym budynku. No nic, ja furę odstawiam do garażu. Bo na później będzie do misji potrzebna. Chyba właśnie do zabicia brata Asuki. Kenji'ego. Chodzi po prostu o to, że oni, że Yakuza ma myśleć, że to kartel kolumbijski zabił brata, a tak się okazuje, że to byłem jednak ja, ale... Ja odstawić to do garażu, kurczę.
Nie mówcie nic Asuce. Że to ja rozsmarowałem jej brata do masty. Albo na drodze. Oni mają myśleć, że to zrobił kartel kolumbijski. Dawać mi to jakiś wóz. Kurde, jeżdżą te inferno sety. Kurde, taka dzielnica bogaczy. O, jest. To tam właśnie chyba paczuszkę chodziło. Raczej... O, tam, nie? To są takie kartonowe te jakby takie zabudowy, nie? I się obrócę w tą stronę. Ja, no ja, tak. No to właśnie tam patrzę, chodzi. No to tutaj trzeba chodzić z wyjętą giwerą, bo kurde. Karton ścigie cholera. Dobra, także kolejna paczuszka, 42, przechodzimy do 43, która jest... Tu jak jest bomb shop, tak dalej, czyli tu chyba. No, mamy nawet oznaczoną lakiernię, także tak, to wiadomo gdzie. To też idzie sobie bombki zamontować właśnie. No i jest, dobra. Rozumiem, że o tą paczuszkę właśnie chodziło. Czekajcie, zobaczymy. Tu. Ja, dokładnie tak. I obok stoi tam właśnie blista w garażu, nie? Dokładnie tak. Spoko. 44 na parkingu. Taki parking też nad tym właśnie. Czyli ten właśnie budynek. Tu jest chyba ten koszmar parkingu, czy coś takiego? Też ta misja taka poboczna? Za którąś z tych filarów chyba to było. Rozumiem, czy nie zamknąć dalej. Trzeba szukać tego. O, jest. Ja może sobie ukradnę tego Infernusa. A czemu by nie? W końcu Grand Theft Auto, nie? Niewielkie kradzieże samochodów. Dobra, kolejna paczuszka 44. To tu jest na tym parkingu. Ja. 45. Tutaj nad tym takim ślimakiem, gdzieś przy którymś z tych sklepów. Jak kurde, choć wiem, że tak można też radiostację zmieniać, to i tak jestem przyzwyczajony do tego klasycznego na kółku, nie? Sterowania, więc... Tak więc należy sobie zadać pytanie, czy ta zmiana rzeczywiście była aż tak bardzo potrzebna? O, tam jest Q Frenzy też, ale nie
tego, o. To jest emisja straży pożarnej? Czekajcie, bo coś mi się tu kurde tak... 45? A nie, tu był jakiś sklep, a dopiero w późniejszym etapie. Ja, dobra, też wiem, o co chodzi. Chodzi o to, no zobaczcie, jak ten budynek wygląda obecnie. No w sensie, dobra, są jakieś takie czerwone te paski na tych bramach garażowych. No i tutaj właśnie Uncle BJ ma swój sklep, nie? Coś takiego. Ale w późniejszym etapie gry chyba diablosi właśnie napadną na ten sklep i będzie on wyglądał właśnie w ten sposób, że będzie pomalowany normalnie graffiti, jakieś tej... tak dalej, nie? Dobra. 45. paczuszka, 46. No. Ona jest właśnie tutaj, tylko że trzeba wyjechać na tego ślimaka i zaskoczyć. Tu jest strażacki, dobra. Czyli... tu jest nad ślimakiem straż pożarna, a... tutaj... jest posterunek policji, dobra. Będę musiał sobie je zapamiętać, w tym razie czego. Ja, i tutaj właśnie na tym sklepie jest ten... Uncle BJ też. Będę musiał właśnie na niego zaskoczyć. Tylko że nie tutaj, a chyba... tu, właśnie. Piknie. 46. No, zaraz kurde będzie 50, to już armor dostanę do mieszkanka. Tu. 46. Ja o tę paczuszkę chodziło. To jeszcze pod ślimakiem gdzieś jest. Aha, dobra, już wiem, okej. Tutaj jest jeszcze ukryta paczuszka. Tylko, że właśnie musimy. Most zablokowany. To, że właśnie się muszę dostać pod ten most właśnie. Nie pamiętam też, jak właśnie się szło pod niego dostać. Nie, tutaj wlecę do wody, nie? Gdzieś to był taki zjazd, kurde, w dół. No to dobra, pojadę sobie tędy. Tutaj nie, to było tam dalej. A fajnie, niebieski ten, Infernus. O. Da, 47. Okej. 48. W Central Parku. Tu na takich boiskach tych do koszykówki. Trzeba szukać. O, ładny stinger. Jest tam bus strażacki, dobra. Są boiska do kosza.
No jest. Oczuszka. Ukrytych paczek. Tu też jest, jak wsiądziecie do tego Landstalkera, to też się misja uruchamia, więc na razie tego nie podejmuję. Dobra, kolejna. 48. Na moście, tylko właśnie. 49. Stout in Iceland. Tylko że na tym ostrze się nie będzie szło dostać, dlatego ja już robię coś takiego jak ukryte paczki. Pominięto. Aż tak, 49. Zacznij od... Myślę, że już 50, nie? Ja tutaj trzeba właśnie czekać jeszcze ten most. A nie, jest! Jeszcze tutaj, dobra. 50 Central Park. Czy gdzieś tu musiał być. Czekaj, idzie się utopić w tej kałuży. Wolę nie próbować. Gdzie to było? To pod tym. 49. No, tą jedną mamy pominiętą, z uwagi na fakt, że na te mosty na razie się nie dostaniemy. Także znowu jest utrudniony ten. Zobaczmy miejskie szalety, słuchajcie. Te drzwi tutaj cały czas rozwalane. O, nawet tutaj deszcz pada, nie? Do wnętrza. Przeciekający ten. Ta praca kamery, nie? Jak w kurde w Silent Hillu. Prawie. Umywalki, ale właśnie gdzie są kurde zwykłe te? Gdzie są kabiny? Aha, tutaj, dobra. To jeszcze w ogóle damski sracz, nie? Czekajcie, to tu jest damski, tu jest damski sracz. Dziwne. Może Ray się identyfikuje jako kobieta. Dobra, czekajcie, mamy tu już tą 50, ale to jest moja 49 paczka, choć tak naprawdę tutaj według filmiku jest 50. Z uwagi na fakt, że mamy tą pominiętą tutaj na moście, na którego się na razie nie dostaniemy. 50, 51 jest tutaj na... Właśnie tym molo. Drugim. Pod Asuką zaraz. No dobra, słuchajcie, zbierzemy po prostu wszystkie paczki tutaj już w tym... Chciałem powiedzieć Portland, ale na tej drugiej wyspie, która nie wiem jak się nazywa. No po prostu nazwijmy to wyspą centralną. I zakończymy sobie ten odcinek też. Czyli właśnie, tylko że muszę się tam dostać. A tam, żeby się dostać... No to muszę chyba przejechać kawałek dalej. Czyli... Tutaj. Nie szarżować, bo to co ta postać czasami potrafi odwalić to... O, jest paczuszka, dobra. Pancerz. Dostarczony do kryjówki. Elegancko. Landstalker też będzie potrzebny do dostarczenia później. No, no to już... No, to Jamajczycy, kurde. Dobra, czekajcie. Kolejna paczuszka.
51. Tutaj coś takiego. Ja, dobra. Jedziemy tam. Muszę uważać, że z mostu nie spieszę. To się zdarzało nieraz. Pierwsze. Elegancko, szukamy kolejnej. Też właśnie na posterunku policji. Tej. Czekaj, czekaj, czekaj. Jakie to jest miejsce na mapie? Tu, gdzieś w tym miejscu. Jeszcze dwie ukryte paczki. Kolejna też jest na tym doku, na tym najniższym. Właśnie w tym miejscu. Trzeba poszukać. Czekaj, co to jest? Armora, a co się wezmę? Bardzo chętnie. Gdzie jest ta paczuszka? Tam, dobra. Już widzę. Dobra, kolejna paczka. Tu gdzieś by musiała być w tych okolicach. Tak.
Teraz pytanie, czy ja tutaj wjadę, nie... się nie utopię. Bezpiecznie. Chyba chodziło właśnie na tę paczuszkę. Zaraz zobaczę, czy na pewno. Obok tych filarów, dobra. Więc o tam jak najbardziej. Dobra, szukamy kolejnej. Gdzieś tutaj. Zobaczmy gdzie. Na posterunku policji. Dobra, to z posterunku policji. Jedziemy tam. Będzie prościej zawinąć sobie po prostu radiowóz. A co? No to jest. W ogóle ta kierownica ma cztery ramiona, nie? W tym radiowozie. Nie wiem, czy zauważyliście. Strasznie dziwaczne, nie? Jakby ją wzięli z jakiegoś starego, totalnie takiego samochodu z lat 30, nie? Także mało współczesna kierownica. A 56 to jest ta paczuszka na tym komisariacie. Znaczy na tym posterunku policji tutaj. Kolejna będzie tu chyba. Ja za tym kościołem, dobra. Trzeba szukać tej paczuszki, dobra. Jedziemy tam. To jest Kill Frenzy, to tego się należy nie podobało. Chyba, żebym źle poszedł. Później nie myślałeś sobie, że tymi Kill Frenzy się zajmiemy. Kurde, czekajcie, gdzieś się to... Jakoś od drugiej strony. To jest tylko Kill Frenzy po tej stronie. Chciałbym chyba tutaj gdzieś. Też nie. Krążymy tam w katedrę. O, jest. Pyk, chyba o tą właśnie paczuszkę chodziło. Znaczy chyba tylko jedna paczuszka jest przy tej katedrze, więc... Hmm.
Na samym końcu takiej alejki. Tutaj. No, słuchajcie, zbieramy sobie te wszystkie paczki w Portland. Ja sobie już ten. I na tym będziemy kończyć po prostu odcinek, nie? Jak już ten. Sobie tutaj wszystkie te paczki, czy Portland, no już na tej drugiej wyspie, znaczy się. Co ja mam z tym Portland? Jak już tutaj pozbieramy te wszystkie paczki na tej drugiej wyspie, to. Gdzieś tutaj obok, czekajcie. Tutaj, w tym miejscu. To jest też taki parking podziemny. No, trzeba szukać. O, czerwony cheetah. To ja. No i chyba właśnie tutaj. Pyk. Pięknie. Pięćdziesiąt dziewięć. Sześćdziesiątka jest między chyba tutaj właśnie. Tylko, że trzeba wejść po jakichś schodach. To jest za jakąś szybą taką ukryte. A, no właśnie, tutaj, no. No i normalnie to by było już 60. paczka, tylko że przypomnę, że mamy jedną pominiętą. I co tu się by dostawało za to? Mołotowy. Za 60 paczek. 61. jest gdzieś tutaj. Czyli też ten parking, tylko że schodami idzie się do góry. To też widzę, jakiś QFriends jest. Dobra. Myślę, że ten typ będzie tam na dół schodził też właśnie, ale to kurde sobie pomyślałem, już też tam paczkę już zebrał. Takie what the fuck, nie? Troszeczkę chyba nisko, za nisko sobie zaznaczyłem ten punkt. To się idzie tutaj. O, właśnie tymi schodami do góry. Tutaj mamy Kill Frenzy, który na razie pomijamy. I cały czas do góry i tam będzie patrzeć. W ogóle jak fajnie podświetlone są te znaczniki. O. Koktajle Mołotowa dostarczono do kryjówki. Nice. Dobra. Nie. Nie chwytamy się tego. Uderzył dłonią niechcący. Ja, bo tutaj na tym parkingu to jest zebrane już, nie? Ta paczuszka. Też ja. Dobra. No to szukamy kolejnej. 61, 62. Jest gdzieś tutaj. Taki czerwony budynek. No jest. Właśnie o tę paczuszkę chodzi. Dobra, kolejna paczuszka. Też taki parking podziemny.
gdzieś. Czekaj, zaraz znajdziemy. No momenta, poczekajcie, muszę się tylko napić. Jerba mate. Kurde, gorzka, ale... Ale działa. Dobra. 62. Dobra. To jest tutaj. W tych okolicach. To jak jest to molo. Dobra. Trzecia. Zobaczmy kolejne. Gdzieś tu, w tych okolicach. Aha, za takim fasiokiem, dobra. Jedziemy tam. Chyba w tym miejscu nawet jest ten easter egg, że tak naprawdę nie powinienem znaleźć tego miejsca chyba, czy coś takiego, nie? Coś takiego tu. No i tutaj. Ja. Okej. Tu już gdzieś wyżej. Stąd karabin. Ten, dobra, czekajcie, tu trzeba będzie skołować sobie jakiś wysoki pojazd. Chyba nawet... Właśnie ten. Zawarty? No, świetnie. To ułatwia mi robotę, no. Rzeczywiście. To jest jakiś frenzy, którego się podejmować nie będziemy. No i właśnie tam musimy się dostać. Że właśnie problem z tym samochodem polega na tym, że... No nie mogę go ukraść, nie. A czekajcie, jakbym na radiowóz wyszedł, to nie wskoczyłbym tutaj. Na ten murek. W sumie nawet nie muszę na ten murek wskakiwać, tylko żeby się tam po prostu przedostać, nie? Albo na tą łódkę traficzną, kurde. Chyba, nie wiem, tak nie da rady. Więc będę musiał jakoś ten wóz przepchać w takim razie. Jakoś trzeba sobie radzić, nie? Nie da się go ukraść, to zrobimy to tak. Eksplodowało nic, kurde. No idealnie, klasa, nie? Na wszystko znajdzie się sposób. Pięknie. O, i teraz bezproblemowo. Widzicie. M4.
Pięknie. Jeszcze kamizelka. I tutaj trzeba by będzie wykonać jumpa. Także z rozbiegu. O, dobra, jest, udało się. Jak w Prince of Persia, albo jak w Asasynach. Dobra. Kolejna paczuszka. Dobra, biegnie, biegnie. Z rozpędu. Dobra, wziął tę paczkę. Sześćdziesiąt siedem, gdzieś tu chyba, w tych okolicach by musiała być. O, na tym mosteczku takim, ja. Dobra, to już wiem gdzie. Dobra, weźmiemy sobie, zakusimy jakąś furę. W ogóle godzina... No ja pierdziele, co, to jest wszystko pozamykane? Ta kurma pewnie też, co? Kurma na szczęście nie. Ta misja w tym miejscu też była powolona z tym bombowcem. Ten gość, nie? Ten wariat. Z przyczepionym bombem. Okej, kolejna paczuszka. Jest gdzieś tutaj. To będę wiedział też gdzie. Ja za tym takim pomnikiem. Na szczęście miałem pancerz. Kurde, jak te samochody szybko eksplodują w tej grze, to jest masakra. Dawać mi to jakieś, kurde, dawaj to Banshee. A wy wypad. Dobra. Kolejna paczuszka. Gdzieś chyba w tych okolicach, mi się wydaje. Ja, Kenji Casino, tak, dobra. To tam było na dachu przy tym helikopterze, dobra. W ogóle jestem ciekaw, jak na helikopter tutaj wygląda, nie? Czy on nadal wygląda jak skamieniaczy? Czy jednak coś z nim tam porobili? No ciągle nie wygląda najlepiej, no. Jeszcze logo Rockstar Games, no. Dobra. Kolejna paczuszka. 69. No i już 70. paczuszka, czekajcie, 69. To jest to Kenji Casino. I 70. jest już właśnie... na tym. Copy address URL do bieżącego momentu. Czekajcie, nie, zrobimy sobie to tak. Pasek zakładek. Copy URL od bieżącego momentu. Wklej. Tak. 70. Teraz tak, edytuj. Wytnij. To usuwamy. Tutaj zakładkę. Pominięto 49, zacznij od 70. Dobra, i to już będzie na kolejnej wyspie. Ok, to jest BF Inject. To jest ten jump. I właśnie rozwałki. Więc myślę, że teraz zajmiemy się już rozwałkami. Z tym, że ja, słuchajcie, pojadę sobie już zapisać gierkę. W
takim razie. I będziemy już kończyć po prostu nagrywanie odcinka na YouTubie, bo to już też ile nagrywam? No już przeszło godzina 20, także kurde, leci to. No dobra, słuchajcie, ja myślę, że w tym momencie już zakończę sobie odcinek. Po prostu jadę już na chatę, także nic tam nie będę robił już specjalnego. Widzimy się po prostu w kolejnym odcinku.